Będę przy tobie. Czujnie. Może kiedy zmierzch się podda, południe przestanie. Dobrze cię widzieć. To musi być iglica, ależ ogromna. Tylko najlepsze... Nie przegap tych okazji. Poszukiwacze przygód! Najlepiej bez przyjaciół i rodziny, ale nie wybrzydzam. Dotarliśmy! Nerwal! Czekamy na ciebie! Bomba? Niezbyt okazała. Ale śmiercionośna. Racja. Już milczę. Niewątpliwie jest to bomba. Jeśli spróbuję ją rozebrać, aktywuje się pułapka. Ale dużo płomienia. Jeśli ta bomba z dołu wybuchnie, groźba Derwala się spełni. Dym zasnuje słońce. Kiedy miasto stanie w płomieniach, musi być jakiś sposób, by to powstrzymać. Wygląda na drewniane mocowania, niezbyt mocne. Pomóż mi to wypchnąć. Dobra. Brutalna siła, rozumiem. Ale po co? Żeby ocalić miasto. Ale kiedy płomień spadnie, zwiewaj. Bo pułapka na tej bombie uruchomi jej zapalnik. A my przeżyjemy? Pewnie nie. A teraz... Haj! Derwal ostrowalnął, a południk wciąż stoi. To nie koniec. Derwal powiedział, że Awad ma patrzeć. Bez szans. Musiałby najpierw wejść do pałacu, a tam są strażnicy. Powinniśmy tam jeszcze wrócić. Rozejrzę się trochę. Może ludzie Derwala zostawili coś, gdy podkładali bombę. Jasne. Nie martw się. Jeśli uderzy na pałac, już po nim. Ślady butów z odrobiną płomienia. Interesuje cię rozsądny udział w lukratywnym... Ruszajcie do pożaru i łapcie wiadra! Co się stało? Nie słyszałem takiego wybuchu od czasów wyzwania. Mam kwestię gracji i piękna do przedyskutowania. Tak się kończy oddanie władzy w ręce... Na granicy miasta unosi się dym. Jesteśmy atakowani? Ślady prowadzą do środka. Czyżby kolejna kryjówka Derwala? To
Tutaj Derwal musiał złożyć detonator. Przebił się przez ścianę. Derwal znalazł sposób na dostanie się do pałacu. Chciałbym... Zabieram. Spójrz na siebie, Afadzie. Najsłabszy z miotu szalonego króla. Zabrałeś mi prawo zabicia twego ojca, więc zabiję ciebie. Chętnie popatrzę, jak kardża płoną. Zwłaszcza, że będziesz na to patrzył ze mną. Pożegnaj południk, Afadzie. Odetchnij smrodem i zadław się popiołem. Coś jest nie tak. Ja nic nie słyszałem. Coś jakby się dymiło na krawędzi mesy. Nie! To powinna być burza ognia, a nie kopcący się piecyk. Mam już pełno. O co chodzi? O, to ty jesteś ta nora, co napadła na mój obóz. I rozbroiła bombę. Tak zrobiłaś? Dobra, z bombą czy bez? Zamierzam ochlapać ten tron krwią. Najpierw twoją, potem Avada. Kontakt! Dlaczego Avad zawsze posyła kobiety? Powinnaś bardziej się postarać, rodzicu. Możemy już skończyć? Króla Słońce do zabicia. Nora. Każdy porządny oseramski druciarz powie ci, zawsze miej trzeci plan.
No, to jestem. Mam nadzieję, że lubi z nimi walczyć, bo nadciągają kolejne. Majestatyczne zabójcze jastrzą błyski! Chociaż chciałbym, żeby to Ersa cię zabiła. Nie mam zamiaru narzekać. No dalej. Nie boję się. Tyle, że znając ciebie, Erend, skrzanisz sprawę. Wiem, czego się obawiasz. Wrócić zakuty do sprężyny. Każdy klan we Włości chce twojej śmierci. I wiedzą, jak zrobić to boleśnie. Będą się targować o ten przywilej. To w twoim stylu znaleźć kogoś, żeby zabił za ciebie. Morda! Jesteś teraz na łasce Króla Słońce. Aloy, powiedzieć, że masz moją wdzięczność, nie odda tego, co czuję. Ocaliłaś mi życie. Ocaliłaś Południk. A dzięki tobie kara dosięgnie mordercę Ersy. Znając całą prawdę, możemy ją opłakiwać. Bez ciebie byśmy sobie nie poradzili. Nie chcę o tym myśleć. Liczę, że pozostaniesz w Południku. Czy ty i Ersa... No wiesz... Pewnie widać jak na dłoni, co czuję. Co czułem.
do niej. Nie tylko dawała mi rady, dawała też siłę. Ale to za mało. W południku relacje między Kardża a Oseramami były zbyt chwiejne. Związek Króla Słońca i oseramskiej wojowniczki doprowadziłyby do otwartego buntu. I pewnie wojny z klanami. Ktoś o tym wiedział? Tylko jeden. Derwal. Pragnął Ersy, ale bez wzajemności. I tak zazdrość stała się kolejną z jego podłych pobudek. Co właściwie stanie się z Derwalem? Na razie będzie gnił w jednej ze starych cel pod kręgiem słońca w południku. Jego przyszłość po wynegocjowaniu ekstradycji do sprężyny... Nie chcę o tym myśleć. Mój ojciec był bardzo pomysłowy, jeśli chodzi o tortury. Ale niektóre oseramskie narzędzia prześcigają jego wyobraźnię. Co za strata. Derwal jest błyskotliwy. Ciekawe, czego by dokonał, gdyby nie okrucieństwo mego ojca. Dlaczego chcesz, żebym została tutaj? Myślałem, że to raczej oczywiste. Nie dla mnie. Cóż, na początek uchroniłaś miasto od stanięcia w ogniu. Jesteś silna, zmyślna, no i zdolna. Przyda mi się ktoś taki jak ty. Może jednak warto poświęcić chwilę na analizę twoich słów. Właśnie straciłeś Ersę. Kobietę, która była przy twoim boku i którą można było określić jako silną, bystrą i zaradną. To oczywiste, że ją kochałeś. A teraz chcesz, żebym zajęła jej miejsce. Czy to oferta zawodowa, czy prywatna? Na słońce. Doprawdy wiele masz wspólnego z Ersą. W tym wielką niechęć do głupoty. Proszę, przyjmij przeprosiny. Czasami nie panuję nad sobą. Potrzebuję czasu, by uporządkować uczucia. Zawsze będę ci wdzięczny, Aloy. A z czasem chciałbym cię lepiej poznać. Niech więc tak zostanie. Powinnam już iść. Oczywiście. Obyś znalazła to, czego szukasz. Jak będzie potrzeba, przyjdę ci z pomocą. To jasne jak wschód. Pamiętaj, co by mówić słowo. Mam kwestię gracji i piękna do przedyskutowania. Przyszłaś się chełpić, Nora. No, jak widzisz, jestem zajęty. Rozumiem. Chcesz się podrażnić? To nie zadziała. Aha! Ale zabawnie dręczyć truciarza w klatce. Cóż za ubaw! Myślisz, że ten chłam na czole czyni cię mądrzejszą? Założę się, że bez tego nie rozbroiłabyś mojej bomby. Myślisz, że już po mnie? Niedoczekanie. Wychodziłem z gorszych opałów. Kiedy te ciemniaki w sprężynie będą kombinować, jak mnie zabić, ja się z tego wygrzebię. Tylko poczekaj. Jak już stąd wyjdę, podrzucę ci do łóżka przynętę na gromoszczęka. Przyznaję, boli mnie, że wytropiła mnie dzikuska. Większość Nora gubi się wobec czegoś bardziej złożonego niż sznurek i dwa patyki. Nie masz nic lepszego do roboty?
Na przykład udławienie się lancorogiem? Myślisz, że ta twoja włócznia jest taka fajna? Ale ja bym ją zrobił z zawiązanymi oczami, podczas krótkiej drzemki. Ujeżdżanie maszyn. Mam być pod wrażeniem? Niech jakaś poda mi obiad. Wtedy zwrócę na to uwagę. Wiesz, że jesteś jak kamyk w bucie? Po prostu bardzo irytująca. Młot i stal! Nienawidzę cię! Kiedyś zbuduję maszynę tylko po to, żeby wyrwała ci te twoje warkoczyki. Na wielką, rozpaloną kuźnię. Daj mi spokój, Rudzielcu. Padającego króla słońce Avada. Co za idę. Mona zawsze byli podejrzliwi wobec obcy. Podejrzewam, że... Czas na dyskurs. Nie. Barwną rozmowę. Ej, Loy. Właśnie myślałem o Ersie. Zabiłaby Derwala na miejscu. Wiem to. Właśnie dlatego chciała się z nim spotkać, by go zabić. Ale powiedziała też, żebym dorósł. Trochę mnie to wtedy zabolało, ale... przyznaję jej rację. Bo chyba dorosłość znaczy robienie tego, co trzeba, a nie co się chce. Tak? Mnie się pytasz? Założę się, że jesteś starszy. Ale tak się nie zachowuję. Nie przy Derwalu. Nie przeceniaj mnie. Ciągle myślę o tym, żeby urwać mu ten łeb. Ale tego nie zrobisz, bo jesteś dobry. Dobra, dość. Zaraz się popłaczę. A więc co zamierza zrobić strażnik Erend, gdy będzie po wszystkim? Wracam do włości na jakiś czas. Spiknę się z moim klanem i wyprawimy Ersie pogrzeb. Z prawdziwego zdarzenia. I mam na myśli mniej gadania, więcej picia. Jak sądzisz, co Oseram zrobią z Derwalem? Najpierw będą się o to długo spierali. Ale cokolwiek wymyślą, będzie bolesne. Nie przeszkadza mi to. W sumie może odwiedzę go w celi i przypomnę mu, co go będzie czekać. Cóż... Wiem, ruszasz. Zabójcy do wytropienia, maszyny do opanowania, wszystko przed śniadaniem. Wiesz co? Kiedy cię spotkałem, myślałem, że wielki gość spotkał śliczną dziewuszkę, co chowała się w jakiejś strasznej dziurze. Teraz wiem, że miałem szczęście, że byłem z tobą choć chwilę. Nie zapomnij o mnie, kiedy będziesz zmieniała świat. Dla ciebie zawsze znajdę minutkę. Może nawet dwie. Aż tyle? Ha! Lubi mnie. Słońca, że poszedł się zaletnie.
Ruszaj się. Nie masz po co się tu kręcić. Założę się, że ci zdradzieccy Oseramowie stracą Derwala w drodze do Krężyska. Cały dzień karuje, a bogacze bawią się swoimi szatami. Uwielbiam ten fragment. Chowam to na szlak. Może wyrównać szanse. Nieźle. One polują na mnie.